Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Program 500+, Karta Dużej Rodziny, początek reformy edukacji. Z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim podsumowujemy najważniejsze dla regionu wydarzenia 2016 roku. Panie wojewodo, gdybyśmy spróbowali w pana odczuciu nakreślić takie najważniejsze wydarzenie, czy też wydarzenia, które w tym mijającym już powoli roku miały miejsce, co by pan wskazał? No, niewątpliwie wdrożenie programu Rodzina 500+, to rzecz, której wcześniej nie było, więc potrzebne było silne zaangażowanie i takie w swoim zespole, w moim zespole na pewno było, ale warto też tutaj podkreślić dużą rolę i skuteczność działania samorządów, które także przyłożyły się do realizacji tego programu, więc myślę, że takimi wspólnymi siłami udało się przygotować dobry dla społeczeństwa program, którym w naszym województwie zostało objętych ponad 160 tysięcy dzieci, blisko 100 tysięcy rodzin, że to naprawdę niebagatelna kwota, blisko 700 milionów złotych w programie, który, trzeba przypomnieć, działał przez 3 kwartały tego roku tylko, nie cały rok, więc w przyszłym roku to będzie jeszcze większa kwota. W tych pierwszych miesiącach często to było rzeczywiście zaspokajanie tych najpotrzebniejszych rzeczy, często nawet spłata pewnych zobowiązań, które trzeba było zaciągać chociażby w związku z wyprawką szkolną, chociażby no, z takimi rzeczami, które są, wydawałoby się, codzienne, ale takie rzeczy niestety się działy i tak myślę sobie, że po zaspokojeniu tych najpotrzebniejszych rzeczy przyjdzie czas właśnie na pewną inwestycję w wychowanie dzieci, w edukację. Czego w takim razie ten program wymaga, jeśli mówimy o usprawnieniu jego funkcjonowania, biorąc pod uwagę to doświadczenie już pewnego czasu, kiedy on działa? Więcej rodzin powinno dotrzeć do tego programu, czy też inaczej, program powinien dotrzeć do większej liczby rodzin? Jesteśmy obecnie na tym etapie pewnej ewaluacji tego programu. Staramy się go na bieżąco analizować, zbierać uwagi od samorządowców, przekazywać je automatycznie do ministerstwa, tak aby po półtora roku jego funkcjonowania, czyli mniej więcej za rok, móc ocenić ten pierwszy etap i móc nanieść poprawki, które usprawniły, które ulepszyłyby funkcjonowanie tego programu. Ten mijający rok, rozmawialiśmy zresztą prawie 12 miesięcy temu podczas otwarcia lotniska w Szymanach, również ważne wydarzenie, otworzyło komunikacyjnie Warmię i Mazury no niemalże na cały świat już? No tak, możemy polecieć z lotniska w Szymanach wiele miejsc Europy, a pośrednio także rzeczywiście otworzyło nas na cały świat, ale sytuacja, jeśli chodzi o infrastrukturę, poprawia się nie tylko jeśli chodzi o infrastrukturę lotniskową czy o te połączenia lotnicze, ale poprawia się także w obszarze infrastruktury drogowej. Zatwierdzone są już plany, jeśli chodzi o modernizację linii kolejowych. Tutaj szczególnie łączące Olsztyn ze wschodem naszego województwa, Zełkiem. Koniec roku to jest poniekąd zawsze czas podsumowań, ale także trochę wybiegania na kolejny czas, kolejne miesiące nadchodzące po nowym roku, czego Artur Chojecki życzyłby sobie, swoim pracownikom, mieszkańcom regionu na tych kolejnych 12 miesięcy? No, życzyłbym sobie przede wszystkim spokoju, tego, abyśmy w dialogu, w rozmowie mogli dochodzić do jakichś wspólnych, realizować dobre rzeczy dla naszego regionu, abyśmy mogli to, co w najbliższym czasie przeprowadzić w taki, powiedziałbym, bezkonfliktowy, bezproblemowy sposób reformy oświaty. To znaczy już nie 3-stopniowa szkoła, a 2-stopniowa, aby przez ten najtrudniejszy okres młodości dzieci mogły przeżywać w stabilnym, w znanym sobie środowisku, jakim jest z pewnością szkoła podstawowa od 1-8 klasy.
Telewizja Kopernik. Kopernik.tv